na lotnisku w Poznaniu. 20 minut się spakowałam w torbę podręczną i zaczynamy przygodę. Przyszłyśmy na pizzę na dworzec i wygląda całkiem nieźle. Wzięłam sobie taki sok dla testu. To jest moja, nie? Margarita. Taka margarita kosztowała 4,50, a margarita ekstra 5,90, więc cena też mi się wydaje, że całkiem spoko. Nie wiem, czy byś ujechać. Wygląda git. Twoja ma więcej sera. Tak, pasuje. Teraz zrobię test jeszcze. Nie wiem, czy się to uda tak nagrać. Pierwsza pizza w Szwecji. Dobra, testujemy. No spróbuj ze mną równo. Jezu, gorąca jest. Mówię, mm-hmm. Popala. Ja muszę was czekać. Moja jest lecie pierwsza pizza. No. Fajnie, dobra. Dobra? Zawsze zaczynam od takiej zwykłej. Kusiłam jeszcze ta szynką tam. Udało nam się zlokalizować nasz hotel, właśnie tutaj idziemy. Mamy taki piękny widok. A tam jadą pociągi, więc mamy praktycznie od razu obok stacji. Ale myślę, że nie będzie głośno. Podobno jest bardzo ciekawa okolica, do centrum też mamy blisko, bo 20 minut do takiego pełnego centrum, więc jesteśmy najedzone, jest wielki upał, więc teraz idziemy się ogarniać, ja muszę się wykąpać i jedziemy do... gdzie? Do Burano. Tutaj mamy nasz pokoik, wygląda tak, więc jest naprawdę przytulnie. W ogóle nie płaciłyśmy tak dużo. Mamy herbatkę. Ej, mamy balkon? Nie, Jezu, prawie bym tu wyszła, nie? Ale szkoda, że nie mamy tam widoku takiego bardziej z tyłu, bo byśmy miały na tą wodę. Mamy jakiś budynek. Właśnie tam na dole jestem ciekawa, czy to jest kawiarnia. Tak swoją drogą. Mamy telewizor, lodówkę. Na dole możemy iść po jakieś picie sobie, po wodę w sumie. No i tak wygląda łazienka. Ale jest naprawdę czysto, tak jak mówili, nie? I zobacz, tu są te... A są te, pierwsze. To są takie typowo włoskie, bo są na oliwie. Powiem wam, że jak na to, że jest to kampus, to mamy naprawdę świetny pokój. Jest bardzo czysty, jest ogólnie świetnie. Sama podróż też minęła mi bardzo szybko, może też dlatego, że spałam. Ale dojechaliśmy jeszcze 15 minut przed czasem, właściwie wylądowaliśmy. I... u mnie teraz dzieje się wszystko bardzo szybko, bo wczoraj wróciłam z Warszawy, wczoraj jechałam jeszcze do Poznania, do Martyny właśnie, z którą tutaj przyjechałam i dzisiaj tak naprawdę już jestem tutaj, więc pojechałam tylko szybko do domu, w 20 minut się spakowałam, pobrałam jakieś randomowe rzeczy, ma być tutaj codziennie 34-35 stopni, więc pobrałam jakieś takie same letnie ubrania. I teraz będziemy się ogarniały, bo wybieramy się do Murano. Kupiłyśmy sobie takie bilety zniżkowe od 6 do 29 roku życia. I mamy taką zniżkę, więc zapłaciłyśmy 33 euro za 2 bilety na 3 dni. I możemy sobie teraz podróżować taką taksówką wodną, więc nie mogę się doczekać. W ogóle już mam tutaj całe, nie wiem, czy to jest opalone, czy obdarte przez torbę. Aha, okej. I zaczynamy zwiedzanko. Idziemy teraz na łódkę. Jedziemy jeden przystanek, potem się... ile tam? 30 metrów chyba, nie? 30 metrów musimy przejść i idziemy na kolejną i będziemy już w... Burano, tak? Si. Musiałam się znowu zastanowić, ale widok jest tutaj ładny, nie? To jak w ogóle wygląda? O, tu jest właśnie ten nasz przystanek. Matko, my będziemy tak szybko jechać?
bardziej chill day, więc po śniadaniu pochodziłyśmy, trochę pozwiedzałyśmy i powiem Wam, że był taki skwar, że porobiłyśmy zdjęcia i stwierdziłyśmy, że pójdziemy sobie do hotelu, odpoczniemy, ogarniemy się, wykąpałyśmy się i zrobiłyśmy krótką drzemkę, patrzymy za okno, a tutaj burza, deszcz. A jesteśmy już bardzo głodne, więc dzisiaj na kolację idziemy. Gdzieś bliżej po prostu znaleźliśmy fajną restaurację, która jest wysoko oceniana, właśnie taka dobra z pizzą, z gnocchi, z makaronami. 300 metrów od nas, więc pójdziemy chyba tam, a później zobaczymy, bo ma długo padać, błyska się, więc chyba nielicznie trafiamy do taką pogodę jak my dzisiaj. Ale przy okazji chciałam Wam powiedzieć, bo niewiele nagrywałam, a byłam na małym shoppingu, więc kupiłam sobie w H&M-ie takie kulczyki, które widać, bo wzięłam parę kulczyków, ale nie miałam zatyczek do nich, więc stwierdziłam, że kupię sobie jakieś nowe, a ja dość szybko gubię sieciówkowe kulczyki. Ponadto byłam w Tezenis, bo przez to, że się tak ekspresowo pakowałam, w 20 minut dosłownie spakowałam jakieś randomowe rzeczy, to wzięłam tylko jeden stanik. Więc kupiłam sobie kolejny i powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Ogólnie kolczyki kosztowały około 6 euro i kupiłam sobie coś takiego. Chciałam taki elegancki, ale jednocześnie taki klasyczny, ale żeby jednak coś się tutaj działo. Więc wzięłam sobie z taką koroneczką i on kosztował 19 euro. I do tego sobie już tak dobrałam sama majtki. I majtki też kosztowały 6 euro, czyli w sumie tak jak te kolczyki. Coś takiego, takie zwykłe. Więc uznajmy, że to jest komplecik. Bo jednak wolałam wziąć sobie bardziej kremowe niż białe, bo białych majtek mam dużo, a jednak takich kremowych to nie. A jak je ubrałam, to w ogóle jakbym nie miała nic. W sensie są tak do ciała dopasowane, więc myślę, że do jakichś fajnych, jasnych spodni też się sprawdzą. No i co? I dzisiaj zobaczymy, jak ten dzień się zakończy. Trochę się po prostu ogarnęłyśmy. Ja założyłam sobie marynarkę na wierzch, mam krótkie spodenki. Biorę sobie pełne buty. No, tylko że powiem Ci, że jak patrzę na ten deszcz, to ja nie wiem, jak my przejdziemy. Dobrze, że to jest tak blisko. Bo ja myślę, że nie ma sensu ogólnie czekać, bo będzie gorzej. Ja tylko. Ja zdała się na recepcji już na kolasur. Wydaje mi się, że mogą mieć w sumie. Bo ja jestem głodna już ogólnie. Idziemy na śniadanko. Przyszłyśmy do takiego miejsca, które było polecane na TikToku, z takimi małymi bułeczkami. Jedna taka bułeczka kosztuje około euro, więc warto. I zobaczymy, jak będą smakowały. Z szynką. Ty masz dwa rodzaje szynki, nie? Tak. Bo one właśnie są takie z szynką. Ja też wzięłam z szynką. Zobaczymy. Z musztardą. Tak? Mhm. Obydwie? Nie wiem. No wiem, to same. Trochę słuchać też, żeby więc piliśmy się, będzie chciało na pewno. Będziemy się opuścić na kawę jeszcze. W sumie to jest taka polska bułka. Z pięć tej bułce. Dlatego przyszłyśmy jeszcze się dojeść i wzięłyśmy pancake i tosta. I kawę. I kawę do tego. Dosłownie, ile to może być od tamtego? 40 metrów. 40 metrów, no. Sobie fotki, znaleźliśmy takie różne ciekawe miejsca, na przykład to takie totalnie na odludziu, jest taka cisza i spokój, więc fotek będziemy mieć pewnie całkiem sporo z wyjazdu.
przyszliśmy na taki market i jest tutaj mnóstwo przypraw, a ja chwilę wcześniej kupiłam przyprawy i zapłaciłam 15 euro za 3, a tutaj były 3 za 10. Ale wzięłam chociaż suszone pomidory i Martyna sobie dokupiła przyprawy, więc tak czy inaczej jakiś tam zapas przypraw mamy. Uwielbiam takie miejsca. Tu w ogóle jest ładniej niż tam, gdzie było. I zobacz, jak tu ładnie słoneczko pada. Poszłyśmy do polecanej knajpy i wzięłam taki makaron za 8 euro. Martyna ma coś takiego. I nie wiemy do końca, co to jest. A jak się nazywała ta knajpa, pamiętasz? Powinno gdzieś być napisane, nie? Ale nie ma w sumie. Podam wam gdzieś tu nazwę. Dalmaros, Moros, przepraszam. No. Wygląda całkiem spoko. Jestem ciekawa, co to jest to twoje. Pachnie dziwnie. Przyszliśmy sobie w ogóle usiąść w takie zaciszne miejsce, bo tam są schody i jest kupa ludzi. Martyna je makaron z ośmiornicą po raz pierwszy. Mówi, że pachnie rybą. Dobra, rób test. Miałam coś dodatkowo z pomidorami, ale nie widać. Takie kremowe. Zjadliwe. Jeszcze ośmiornicy gruzi nie miałam. Ja bym się bała zjeść ośmiornicy. Ale myślałam, że po zapachu będzie trochę gorsze. Ale jest okej. Okay. Spróbuj tą ośmiornicę. A opisz jakoś ten smak, jak to smakuje. No, jest takie kremowe, ale co tu jest to czarne, nie mam pojęcia. To jest raczej na śmietanie, mi się wydaje ogólnie. Czekam, że to będzie makaron gorąca. To jest w ogóle makaron, który oni sami wyrabiają. No mój wygląda nieźle, jeszcze poprosiłam o parmezan, także za 8 euro myślę, że warto, bo jest dość sporo tego. Dobra. To była jakaś nóżka ośmiornicy. O Jezu, ja jakoś mnie nie przekonuje to. Nie, ja tego nie zjem. Ale to ma dobry. To jest takie glutowate jakieś. Smakuje dobrze. Ogólnie jak owoc morza. Ja ogólnie nie jestem przekonana. Ale właśnie nie jest takie gumowe jak krewetka. Nie no, smakuje lepiej niż wygląda. Dobra, ja testuję mój. To ktoś z tyłu za mną dumą się wypina, nie? Mam to na nagraniu. Jakiś chłopiec. Ja nie wiem, jak ja to chwycić, bo to jest takie długie strasznie. Wyszybci? Lubię ten makaron taki, nie? Ale ogólnie jest przepyszny ten makaron. Nie, nie dorosłego, jak moja mama robi. Chciałam wziąć bolognese, ale stwierdziłam, że wolę taki bardziej wegetariański, żeby był bardziej lekki. To białe jest gumowate. Ośmiornica lepsza. Ty masz całą buzię czarną. No, nie wyglądało jak, nie wiem, węgiel jadłam. To smakuje jak makaron ze świeżymi pomidorami po prostu. Ale dobre. Smakuje mi, warty swojej ceny, uważam. W sumie masz transfer do pomidorów. Jeszcze on do mnie parmezan, a ja tak tylko. Panowie pytali się nas, skąd jesteśmy i mieli powiedzieć po polsku dzień dobry, smacznego, dziękuję i dziękuję bardzo. Jest to było ogólnie mega urocze z ich strony i myślę, że znają kilka takich zwrotów, nie tylko w naszym języku, ale też w innych. Ja nigdy nie jadłam owoców, może ja się trochę boję, który to jest. To. Co to? To? Tak, bo wiem, że to wygląda... Nie, czekaj, tak. To jest noga. To jest noga ośmiornica. Nie, ja się boję tego jeść. To jest okej. Nie przekonuje mnie do końca.
ten, przez to, że ja już w ustach czuję ten zapach tego. No bo to jest specyficzny zapach ryby owocowego. Nie mam tego nic zapach owocowego. Spróbuj się mój, jak chcesz. Ale... A nie przeszkadzać to, że zamoczę na czarnym i dech. Ale to nie jest mój smak. Już wiem, że bywa owoców może tak nie do końca lubiła. No to jest takie danie, które... Jest zawsze dobre. Jest zawsze dobre, no. Jak ktoś nie wie, co do końca zamówić, to uważasz to danie? To jest takie, nie wiem... Lekkie, sprawdzone, tak, no. Będzie pasował każdemu.